Wczoraj przyjęcie za to rosyjska biatlonistka, jedyna z starych, podejrzewana o stosowanie dopingu, zawodniczka z Ruty odrzuciła, ale została usunięta z kadry olimpijskiej. Frank Ribery i Karim Benzema nie trafią do więzienia. Belgijski sąd uznał ich za niewinnych, obaj oskarżeni byli o uprawianie seksu z nieletnią prostytutką. Na francuskie media informują o możliwej rychłej przeprowadzce Ludowika Obraniaka. Piłkarz Bordeaux ma podpisać 3,5-letni kontrakt z Werderem Brema. Rzeczywiście mają zarobić na sprzedaży Obraniaka 2 miliony euro plus dodatkowe premie. Jerzy Janowicz kontra Karlan Kaczano. Tak będzie wyglądał pierwszy pojedynek w meczu Pucharu Davisa Rosja-Polska. Porządek emocji jutro w Moskwie. Kapitan naszej rywali dość niespodziewanie postawił w singlu na niespełna 18-letniego zawodnika, którego biało-czerwoni praktycznie nie znają. Także Dimitri Turnusow i Michał Przysiężny. Czy im się uda? Sprawdź w faktach sportowych. Zapraszam do programu. Dystrybutor marki Vifon. Vifon. Zawsze się uda. Sponsorem faktów sportowych. Producent leku na nasionowie przeciwnienia i grypy. Gripex Max. Sponsorem faktów sportowych jest producent zimowych paliw Lotos Dynamic Diesel. Testowanych na lozie do minus 32 stopni. Your name, don't worry.